Ja nie wiem, jak mam to zacząć w takim wnętrzu, bo w swoim, że tak powiem, romowskim schronie to już się czuję pewnie i bezpiecznie, a jesteśmy w innym miejscu, ale jak widać równie dziwnym i pokręconym i równie urokliwym. Tomku, gościsz mnie, tym razem w czeluściach swojego teatru V6 w Łodzi. Ja za tę gościnę bardzo dziękuję i dziękuję, że podjąłeś wyzwanie. Przechodzę od razu do meritum, bo jak już stąpiliśmy w te kiszki Lewiatana, to trochę sobie tutaj porozmawiajmy. Pomimo tego, że wnętrze jest surowo piwniczno-magazynowe, ale jest ciepłe, w sensie światła. Powiedz mi, czy to ma jakieś, czy to wynika z twoich sympatii kolorystycznych? A dokładnie, może zapytam wprost. Jaki jest twój ulubiony kolor i dlaczego? Chciałem w ogóle na początku ci bardzo podziękować za zaproszenie, bo też zaskoczyłeś mnie strasznie, jest mi bardzo miło mówić tutaj, rozmawiać z tobą i mówić do twoich widzów. Tak, jesteśmy w piwnicy, w Trzewiach Lewiatana. I wracając do twojego pytania, tak, ja lubię ogólnie, lubię sepię, lubię takie kolory ciepłe. Chociaż zimne też lubię, ale muszą być obok nich ciepłe. Wtedy mamy harmonię. Jak są jedne tylko albo drugie. Ogólnie wiesz co, unikam jednego koloru. Lubię zawsze jakieś zestawienia, połączenia, lubię harmonię, lubię eksperymentować z tymi połączeniami, bo wtedy się dzieje coś ciekawego. Jeżeli mamy tylko jeden kolor, no to mamy troszkę tak dziwnie. Czasami jest to uzasadnione oczywiście jakąś tam pracą. Ale rozumiem przez to, że jak zawsze chyba, zresztą jak najczęściej w życiu, najciekawsze rzeczy powstają tam, gdzie zderzają się różne czynniki ze sobą. I tak jak światło białe nie jest tak naprawdę białe, tak wszystko to, co nas otacza, wydaje się, nawet jeśli wydaje się gdzieś zbliżone do jakiegoś jednego koloru, tak naprawdę wystarczy zajrzeć w głąb, a tam odkrywa się przed nami cała paleta barw. I to jest chyba najpiękniejsze. Dlatego cieszę się, że właśnie ty to mówisz, bo twoje podejście do światła jest zupełnie inne niż przeciętnego zjadacza chleba, przeciętnego człowieka, czy nawet przeciętnego człowieka pracującego na scenie, bo jednak my gdzieś tam w tych kolorach pływamy, ale to tacy ludzie jak ty tworzą te piękne obrazy. Ale o tym jeszcze. Ale wiesz co, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że właśnie czasami jak zaświecimy na jakąś przestrzeń światło, położymy tak, jakiekolwiek to nie będzie, nieważne jaki kolor, nieważne jak mocne, jak słabe, to rzeczywiście widzimy tylko kilka szczegółów w pierwszej kolejności, a dopiero potem, jak zaczynamy w tej przestrzeni troszeczkę w nią ingerować, często właśnie światłem, innym światłem, różnymi kątami, kierunkami tego światła, zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. I to jest właśnie takie magiczne w tym wszystkim, że trzeba dostrzec jak najwięcej, ale troszeczkę swoją wyobraźnią. Czyli zanim jeszcze wejdziemy tam światłem, to musimy sobie troszeczkę wyobrazić, co by było, gdybyśmy tam weszli. To jest takie. No i właśnie to chyba jest najistotniejsze, żeby nie bać się łączenia ze sobą różnych rzeczy. Tak, różnych rzeczy, odważyć, które czasami pozornie wydawałyby się niepasujące do siebie, nie przystające w żaden sposób. A jednak można tym też pięknie malować. Powiedziałeś o sepii w kontekście bardziej temperatury, tak? Ale chciałbym się odnieść do formy wyrazu czarno-białej, stricte czarno-białej. Powiedz mi, czy z twoich licznych doświadczeń wynika jakaś
że tak powiem, jednoznaczna puenta, czy konieczność opowiedzenia jakiejś historii w czerni i bieli, czy powiedzmy, przenieśmy to na bardzo, bardzo ograniczoną ilość kolorów, może w ten sposób to ujmijmy. Czy to jest dla Ciebie utrudnienie, komplikacja, czy jest to dla Ciebie wyzwanie, w które się rzucasz, żeby właśnie po raz kolejny spróbować swojej fantazji, sił swojej fantazji, tego, co można zrobić, jak można przepięknie coś opowiedzieć, mając bardzo ograniczone środki? Nie boję się eksperymentować, absolutnie. Bardzo lubię nawet reżyserów, którzy właśnie takie wyzwanie rzucają. Na przykład zdarzyło mi się robić spektakl w prawie samych lustrach na scenie, co jest dla reżysera świata bardzo trudne. No, domyślam się, że to jest makabra. To jest makabra. Zapalasz, wiesz, zapalniczkę tak naprawdę i masz widno, tak? I to jeszcze z kierunku, które może nie do końca byś chciał, żeby były aktywne. Także też sobie w takich przestrzeniach musiałem radzić i jeżeli się już pojawia, bo umówmy się, w mojej pracy to tak naprawdę najważniejszy reżyser, tak? Bądź choreograf, jeżeli jest to przedstawienie baletowe, tak? Bo on też ma jakieś często swoje wizje, pomysły, to właśnie my najczęściej współpracujemy, tak? Reżyser światowy najczęściej pracuje z reżyserem, z choreografem w celu uzyskania takiego obrazu zadowalającego, jaki wszyscy ustalają sobie celu, do którego dążymy później. I jeżeli trafią na ludzi, którzy wskazują mi zadania trudne, których jeszcze na przykład nie zdarzyło mi się wcześniej robić, to ja się bardzo cieszę, bo wtedy przeważnie odkrywam coś nowego, jakąś nową przestrzeń, po której sobie jeszcze wcześniej nie pływałem, powiedzmy. Ale czasami, tutaj też trzeba jakby, bo to jest też pewna pułapka, czasami te ograniczenia są zbyt duże i powodują na przykład stratę dla danego obrazu czy danego widowiska, tak? Bo to jest trochę tak, że ta moja praca jest bardzo zależna od przestrzeni, w której działamy i od troszeczkę też budżetu, niestety powiem to, na produkcję. Przykładowo, reżyser wymyśla scenę w pudełku. Tak? Mamy tylko jedną ścianę pudełka, mamy zdjętą stronę widowni, żeby sobie ten widz mógł zobaczyć to, co tam aktorzy, akrobaci, tancerze, wokaliści robią. I w sytuacji, kiedy mamy to pudełko już na scenie, i nie mamy budżetu na to, żeby zamontować tak światło, żeby wejść tam, gdzie potrzebujemy, żeby to miało sens, no to już mam dużą trudność, tak? No bo Tomek, poradzisz sobie z tym jakoś. To jest moje ulubione zdanie, wiesz, słuchaj, ty sobie nie poradzisz. No i tu się zaczyna, tak? No jasne, że sobie poradzę, tak? Tylko wiesz, ja wtedy kończę pracę, siadam i mówię, kurczę, no byłoby fajnie, ale nie zrobiłem tego tak, jakbym chciał. Tak jak sobie wyobraziłem właśnie, tak? Że wyobraziłem sobie, że mogłoby być jeszcze tak i tak. I wtedy czuję taki niedosyt trochę i muszę Ci powiedzieć, że bardzo dużo produkcji, które robiłem, niestety tak się trochę dla mnie skończyło, że czułem niedosyt z powodu właśnie jakichś tam ograniczeń bądź też czasu, bo to jest nasz kolejny przeciwnik przy pracy, czyli musisz to zrobić w tydzień albo najlepiej zrób to w dwa dni, bo tak. Wiesz, bo hotel kosztuje, tak, jedzenie tak. Kosztuje. Wtedy się zaczyna tryb pracy. Tak, tak. 48 godzin non-stop, tak? Tak, jest, a na zmęczeniu wiadomo, wiesz, ja uwielbiam takie premiery, które, wiesz, które popracujemy 3 dni, potem na przykład, nie wiem, jadę sobie do domu, wiesz, wyjeżdżam, mam dzień przerwy, mogę sobie na to spojrzeć z dystansem po powrocie, mówię, kurczę, ale fatalnie to zrobiłem przez te 3 dni, wiesz, i robię jeszcze raz, albo poprawiam, albo coś dodaję, a często jest tak, że po tych 3 dniach już jest premiera i to fatalnie oglądają ludzie, tak? No tak, niestety. Także trochę może odbiegłem od Twojego pytania, bo tam zgubiłem w pewnym momencie początek, ale pytałeś tam chyba głównie o te... To czy chodziło mi o to, czy traktujesz to taką konieczność opowiedzenia skromnymi środkami jakiejś historii, jeżeli chodzi o światło, jeżeli chodzi o plastykę sceny, czy traktujesz to jako kładę pod nogi, czy po prostu starasz się, czy jest to dla Ciebie takie wyzwanie, które zmusza Cię do tego, żeby wymyślić coś na nowo, żeby właśnie wykombinować w jakiś taki sposób magiczny, połączyć tę niewielką ilość składników, które masz do dyspozycji, żeby wyczarować właśnie coś pięknego. Nie, no to często, ale to... często wyzwanie, tak. Częściej wyzwanie na szczęście, bo... No, najlepszym dowodem na to, że nie należysz do ludzi lękliwych jest to, że pracujesz w całej Polsce, tak? I
robisz mnóstwo realizacji, które zawsze są, zawsze mają bardzo specyficzny urok, jeżeli chodzi o światło i właśnie sposób opowiedzenia, czy też dopowiedzenia całej historii, która ma miejsce właśnie przy użyciu światła, więc troszkę nie dziwię się pytaniu, czy właściwie bardziej stwierdzeniu, no Tomek, jak nie ty, to kto? O Jezu, nie, no można sobie poradzić bez mnie, spokojnie. No tak, ale wiesz, to jest troszeczkę na zasadzie takiej jak ci moi ukochani komandosi teatru, którzy wchodzą zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach w pole walki i po prostu radzą sobie. Bo po prostu taka jest konieczność. Tak samo myślę, że można mówić o tobie, że no po prostu jesteś człowiekiem, który zawsze, kiedy jest konieczność, żeby coś poskładać praktycznie z niczego, to tak czy inaczej to zrobisz, bo po prostu wiesz, że trzeba. Tak, zdarzały się. Fantazja cię nie ogranicza. Zdarzały się, Janusz, takie sytuacje, że leciałem do sklepu po jakąś puszkę, żeby wiesz, powycinać, porobić dziurki nożyczkami i zrobić gobosy do starych lamp jakichś, wiesz, bo po prostu, żeby jakąkolwiek strukturę uzyskać na czymś. Prawda? Ale że można. Biegłem po folię śniadaniową do sklepu i robiliśmy chociażby rzekę w pewnym miejscu w Poznaniu. Tak, pamiętam. Zresztą efekt był po prostu piorunujący. Tak, także. Ja lubię, właśnie widzisz, lubię takie rzeczy. Naprawdę je lubię i to jest fajne, ale z fajnymi też ludźmi, w fajnym miejscu, w fajnym klimacie, wiesz. To jest osobny temat. To jest osobny temat, tak. Bo do tego jeszcze faktycznie dochodzi klimat, nastrój pracy, relacje między ludźmi. Ale no kto wie, może będziemy się musieli spotkać na kolejną rozmowę. Bo dzisiaj takiego pytania nie przewiduję. Tomku, mamy 5 zmysłów jako ludzie, tych zasadniczych, nie bawmy się we wszystkie dodatki, domysły, czy też rzeczy bardziej lub mniej potwierdzone naukowo, skupmy się na tych podstawowych 5. Teraz moje pytanie jest następujące. To trudna figura będzie, ale bo sam się zastanawiałem przez parę ładnych dni, jakbym odpowiedział na to pytanie. Ciekaw jestem twojego zdania. Słuch, smak, powonienie i dotyk. I teraz skupmy się tylko na tych 4. Jeżeli nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej, czyli może nie to, że bylibyśmy ślepi, ale mielibyśmy, inaczej funkcjonowałby nasz zmysł wzroku w oparciu o zupełnie inną długość fal, czy też w ogóle opierałby się na zupełnie czymś innym, co nawet ciężko nam sobie wyobrazić. To który z tych 4 zmysłów, słuch, smak, powonienie i dotyk, który twoim zdaniem mógłby przejąć funkcję postrzegania kolorów, odczuwania kolorów? Świetne pytanie. Który zmysł byłby najbliższy? Wiesz co, powiem ci, że bardzo dobrze zadałeś mi to pytanie, ponieważ czytam teraz fenomenalną książkę pod tytułem Mózg po prostu. I tam właśnie też był taki eksperyment, że jakby eliminowano właśnie pewne zmysły. I był opisany przypadek mężczyzny, który był po 40 latach niewidzenia operowany i udało mu się przywrócić wzrok. I to, jakie on miał doznania, doświadczenia przez... W ogóle nie był w stanie się zaadaptować, ponieważ jego mózg dokumentnie po prostu nie był w stanie się odnaleźć przy nowym działającym zmyśle, przy wzroku. Bo nauczył się słyszeć, wąchać, dotykać. Właśnie wszystkie te pozostałe zmysły rozwinęły się u niego bardzo. I wiesz co, i zacząłem się czytając to zastanawiać. Ja o tym myślałem, wiesz, także to pytanie mi tak bardzo nie... Trafiłem. Tak, trafiłeś perfekcyjnie. A bardzo dawno napisałem te pytania, bo myślałem o rozmowie z tobą już od dawna, od początku w ogóle idei tego kanału. I, a ja całkiem niedawno tą książkę czytałem, wiesz, cieszę się, że wyprzedziłem. Tak. I zastanawiałem się nad tym, wiesz, i ja powiem ci tak, że
No wiesz, ja pracuję dla wzroku, tak? Jednak cała ta moja praca jest dla wzroku. Tutaj jakby bez widzenia, no jakby całkowity blackout to jest no wyobraź sobie przedstawienie całkowicie bez światła, to ja nie jestem potrzebny już, tak? Chyba że przyjadę po to, żeby powiedzieć, będzie ciemno, tak? Wyłączę prąd, powiem, będzie ciemno w tym spektaklu. To mogę, no nie wiem, ile bym za to wziął, pewnie to byłby problem z ustaleniem wynagrodzenia za takie jedno zdanie. Ale no nie da się, wiesz, pracować. Natomiast który zmysł by zastąpił? No nie zastąpiłby żaden, bo wszystkie są potrzebne, są równorzędne. Natomiast... Ale któremu byłoby najbliżej do... oczywiście mówię, twoim zdaniem, bo tak. Odpowiedź inna, inaczej by odpowiedział kucharz, jeżeli, inaczej by odpowiedział... Tak, jeżeli załóżmy przez większość życia działają pięć zmysłów, tak? Wszystkie. I nagle przestaje widzieć, tak? Załóżmy, to mój mózg ma zakodowane pewne obrazy już, ja jeszcze pamiętam, tak? I często one się wiążą z innymi zmysłami, czyli jakiś na przykład zapach, nie wiem, powiedzmy, jakiejś zupy ulubionej, tak? Będzie przywoływał mi obraz tej zupy, tak? Więc teraz tutaj ciężko odpowiedzieć na jeden zmysł wskazać, ponieważ jakby niektóre rzeczy, niektóre doznania, na przykład smakowe, będą mi przywoływały obrazy, niektóre doznania dźwiękowe będą mi przywoływały obrazy i tutaj myślę, że patrzyłbym tymi wszystkimi zmysłami, wiesz, na otaczającą mnie rzeczywistość. W przypadku, gdybym wcześniej zapamiętał obrazy, bo jakby działając tymi zmysłami, mój mózg by pewno przypominał te obrazy, więc nie wiem, czy jestem w stanie bardzo, bardzo... Który najbardziej? Jezu. Jest to dotyk? Może cię zaskoczę, może dotyk? Dlaczego? Nie jest, wiesz, to jest taki zmysł, który działa bardzo... To jest tak indywidualna rzecz. Tak, ja nie, sam... Tak, jeżeli miałbym tak... Musiał odpowiedzieć. Aha. W ogóle. Jest to chyba dotyk, dlatego że... tylko to na blisko, prawda? No bo muszę dotknąć, muszę sięgnąć to ręką. Bo wtedy jakby też kształt odbieram, tak? Odbieram temperaturę, kształt, dużo mogę się dowiedzieć z dotyku. Zapach już tyle nie powie, tak myślę przynajmniej, może ktoś... Tym bardziej, że akurat zapach można... Można chyba zmanipulować chyba, też. Chyba tak. Ten zmysł, który można najłatwiej odszukać, tak. W tej chwili już wiemy, że mamy chemiczne możliwości naśladowania praktycznie każdego. Tak. Każdego zapachu. Znaczy każdy zmysł można oszukać, wiesz? Są takie piękne, znasz pewno obrazki, które się pokazuje, oczywiście. I tam się nic nie rusza, a się rusza, tak? Albo tam, no to są wszystko, każdy zmysł już tej chwili można zmienić. I to jest przerażające też tak naprawdę, no bo ja też na scenie mogę tak zrobić. Ale właśnie przestrzeń się otwiera dla takich artystów jak ty. Wiesz, przykład ze sceny. Ja się kiedyś pokłóciłem. Miałem bardzo zażyłą dyskusję z tym reżyserem, że on twierdził, że postacie stoją na różnej głębokości i chciał je przedstawiać, a ludzie ze sceny mówili, ale my stoimy naprzeciwko siebie, tak? Po prostu jedna była czerwona, druga niebieska. Wiadomo, jak te fale są odbierane przez oko. Jedna się wydawała dalej, druga bliżej. I była dyskusja. Reżyser musiał wstać, pójść na scenę, zobaczyć, że oni rzeczywiście stali naprzeciwko siebie, tak? Bo światło powodowało, że wyglądało, by stali 2 metry po prostu na różnych głębokościach, tak? Także można, to są takie sztuczki właśnie. Fenomenalne. Dobrze, Tomku, odejdźmy na chwilę od światła. Od tego, co można nim opowiedzieć, jaka jest jego funkcja. Chciałbym troszeczkę nawiązać do twojej postury. Jesteś człowiekiem absolutnie wyjątkowym, przede wszystkim przez swoje umiejętności i artyzm tego, co robisz, ale jesteś też wyjątkowy. Ile ty masz wzrostu? Rano zawsze trochę więcej, tak 2,7 będzie. 2,7. Wieczorem, jak się troszkę ubiję, pochodzę, to 2,6. Dobrze, no to czyli tak, żeby piątkowym systemem wyrównajmy 2,5. Okej, dobrze. To jest tak czy inaczej, już nie ma znaczenia 2 cm, to jest bardzo dużo. Powiedz mi, tak oczywiście pół żartem, pół serio patrząc przez pryzmat swojej postaci.
ale kiedy tak właśnie z dystansem, powiedzmy, spojrzysz na tę swoją posturę, pomyślisz o niej, jaką masz refleksję na temat istnienia gigantów na Ziemi? Byli, nie byli? Czy też może inaczej, może nie gigantów też to włączmy, ale chodzi mi o całą sferę domysłów naszych, które jedni niby udowadniają naukowo, przeprowadzają różnego rodzaju badania, dochodzenia, które mają na celu udowodnienie tego, że no, że jest jakiś, może nie tyle świat równoległy, ale jest jakaś sfera istot, które są, były gdzieś w naszej historii, których właściwie ciężko jest nam, właściwie nie mamy takich namacalnych dowodów istnienia ich, ale gdzieś są, odnosimy takie wrażenie, że są gdzieś cały czas, funkcjonują w obrębie naszego świata. Giganci, anioły, wróżki, smoki, trolle. Ja już nie będę mówił, bo to moja córka by się przydała. Ona jest, mimo młodego wieku, jest fachowcem od wszelkiego rodzaju istot bliskich wierzeniom Słowian. Ale no właśnie mam cały ten świat na myśli. Czy ty go wyczuwasz? Czy on jest dla ciebie? Czy w ogóle nie dopuszczasz istnienia tego? Znaczy, myślę, że to jest pytanie, które można tak naprawdę zadać każdemu człowiekowi. To nie trzeba być chyba wysokim, żeby się nad tym zastanawiać bardzo. No tak, ale gdzieś ten wzrost, wiesz, no... Daje inną perspektywę trochę. Myślisz, tak? Tak zakładasz. Wiesz co, ja się czuję całkiem normalnie. Gdzieś w tym momencie chodzi mi po prostu, dlatego mówiłem, że to, wiesz, pół żartem, pół serio. Tak, rozumiem. Gdzieś rozumiem. Tam od czasu do czasu zdarzają się znaleziska typu jakieś ponadnormatywnie wielkie szkielety, kości ludzkie, stąd to nawiązanie do... Rozumiem, słyszałem o, wiesz co, o jakimś odkryciu w Ameryce, to było, nie wiem, czy w północnej, czy w południowej, już nie pamiętam teraz, odkryciu miasta, w którym, ruin miasta, w którym znaleziono bardzo wysokie, bardzo duże szkielety kobiet. Tak sobie przez chwilę pomyślałem, fajnie by było tam może pojechać, może jeszcze zostały takie bardzo wysokie kobiety. W każdym bądź razie, wiesz co, ja na świat patrzę całkowicie normalnie, nie patrzę z perspektywy takiego, wiesz, ponad dwumetrowego faceta. Natomiast czy wierzę w takie postacie, jakieś, no, powiedziałeś o aniołach. Kiedyś ktoś mi zadał to pytanie, wiesz, czy podobne, nie dokładnie takie, czy ja się czuję jakoś inaczej przez to, że mam właśnie tyle centymetrów, czy to jest jakieś też, jakieś odczucia mam z tego powodu inne. Też było mi ciężko z tym tematem się zmierzyć, bo tak nie jest po prostu. No, czasami się można w głowę uderzyć, wiadomo, gdzieś tam jest nisko. Ale czy ja wierzę, czy ja w ogóle gdzieś tam... Tak, wiesz co, ja mam takie życie bardzo ciekawe, że dużo się dzieje rzeczy takich metafizycznych i zresztą w tym naszym świecie trochę mam taką pracę, gdzie ten przepływ energii i wrażliwość się zwiększa, tak? A jak mamy większą wrażliwość, to mamy też, jesteśmy bardziej pobudzeni pewnymi rzeczami. Więc ja gdzieś tam wierzę, że gdzieś tam w dzieciństwie zobaczyłem jakiegoś ducha, wiesz, jakieś niewyobrażalne spotkanie, takie trudne do, irracjonalne, tak, spotkanie, to że gdzieś taką, to była wysoka osoba notabene, ten duch wtedy, taki śmieszny. Wiesz, miałem sytuację z osobami bliskimi gdzieś tam emocjonalnie bardzo, że gdzieś tam się pojawiały w jakichś momentach, nawet być może mi ratowały życie, bo to, wiesz, to jest takie, nie chcę o tym opowiadać, no to byśmy poszli tutaj w zupełnie inny kierunek.
Jeszcze tak, bo tak pytałeś o te właśnie giganty, tak? Że no pewno, wiesz, dinozaury były wcześniej, tak? Nie da się wykluczyć, że były różne wielkie postaci, wielkie zwierzęta. My też jesteśmy zwierzętami przecież. Wierzę w to wszystko. Natomiast też jakby patrzę trochę racjonalnie, bo ja trochę fantazuję w życiu, trochę chodzę twardo po ziemi. Wiesz, ja taką hybrydą trochę jestem gdzieś po środku. Też trochę pracuję artystycznie, trochę bym się zaskoczył, robię zupełnie inne rzeczy, które zresztą znamy się trochę, no, więc trochę tam wiesz. Tak, na szlak poprzedni. Tak. Więc ja jestem zdolny do różnych skromnych rzeczy, ale w tym świecie artystycznym, tak, mam anioły, mam. No i oby dalej cię pilnowały, tak jak to robią do tej pory. Czarna dziura. Nie powiem niczego odkrywczego, stwierdzając, że naukowcy tak naprawdę do tej pory trochę wiedzą na ten temat, ale więcej to zagadnienie budzi wątpliwości i więcej jest znaków zapytania niż tych rzeczy wiadomych. Twoim zdaniem, czy to jest początek, czy to jest koniec, czy to jest tylko brama, za którą na przykład kolory są zupełnie inne? Zielony staje się fioletowy, czerwony robi się żółty. Nie wiem, otwiera się jakiś zupełnie nowy świat, w którym wszystko jest inne, wszystko jest zdefiniowane na nowo. Jak sobie to wyobrażasz? Kraina fantazji. Tak pierwsze na szybko, wiesz. Nie traktuję, nie chciałbym myśleć o czarnej dziurze jako o czymś, co po prostu wchodzimy i nie ma tam nic, wiesz. Nie mówię teraz o podejściu naukowym, czy tym, co już powiedzmy twórcy, nie wiem, autorzy różnych filmów próbowali nam przekazać na temat. Próbuję sobie tak sam pomyśleć. Ja strasznie lubię fantazję, ja strasznie lubię w niej przebywać, lubię sobie, wiesz, gdzieś tam pomarzyć, powyobrażać jakieś rzeczy. I czarna dziura, na pewno gdyby ktoś umożliwił mi zwiedzanie czarnej dziury, albo taką podróż w jedną stronę, wiesz co, chyba bym się skusił, wiesz? No, powiem ci, że chyba bym się skusił. Myślę, że bym tam po prostu poszedł z ciekawości, zobaczyć, co się zdarzy, ale mając za plecami jakby to duże wyobrażenia o czymś, czego nie znam, co doświadczę, taka ciekawość, ogromna ciekawość i tak trochę ją widzę. Co do kolorów w czarnej dziurze? Czarne. Nie, wiesz co, powiem ci, zupełnie nie wiem, czego się spodziewać. No. Może to jest tak, że jeżeli tutaj po tej stronie czarnej dziury, bo może oni tam też coś mają po drugiej stronie czarnej dziury, myślą, że my jesteśmy w czarnej dziurze, wiesz. Ja trochę się ostatnio czuję, jakbym był w czarnej dziurze, wiesz, powiem ci. To też jest temat na osobną rozmowę pewno. Bo my tu mamy niezłą dziurę teraz. Czarną może. Ale lepsze jakby czarna dziura była takim miejscem, w którym spełniają się nasze marzenia. Albo na przykład była takim miejscem, w którym się dzieje to, co nie może się dziać w tym życiu, wiesz. Każdy z nas na przykład jest światem zamieszkanym przez anioły. Masz tych aniołek dzisiaj, Janek. Janusz, powiem ci, że... No, ale kto wie, no słuchaj. Wiesz, ale te anioły też są różne, wiesz, powiem ci. No, no tak, są też anioły ciemności. Aniołowie tak. Ciemności. Aniołowie czarnej dziury. No w każdym razie rozumiem, że bardziej właśnie jest to dla ciebie jakieś przejście, tak? Jakiś łącznik między dwoma różnymi rzeczywistościami, które... Tak, ja z nadzieją podchodzę do nowych zupełnie, zupełnie różne. Tak. Ja mam nadzieję, że tam jest po prostu coś ciekawego, czego jeszcze nie znam i to wiesz, to jest chyba też kwestia. O, to jest też taki, jak mamy granice państw, tak? Powiedzmy, że mielibyśmy granice naszego świata i czarnej dziury, tak? Czyli tam jest jakaś. Jakby wchodzisz na obcy teren, inny język, inne.
inna kultura. Ale zawsze jedziesz sobie gdzieś tam, ja tak przynajmniej miałem, jak jechałem do jakiegoś innego kraju, gdzieś bardzo daleko, moja pierwsza wyprawa gdzieś powiedzmy do Indonezji, czy to zawsze było tak, ojejku, co tam będzie, ale pewno będzie fajnie, tak? Z takim nastawieniem, że coś ciekawego dostaną. No i tutaj by było podobnie, wiesz, po prostu, no tak myślę, że kolejna podróż, może od razu zakończona, wiesz, śmiercią, tak, na przykład, bo może tam po prostu rzeczywiście jest rozpad wszystkiego, nie ma nic i coś by mi pochłonęło strasznego, ale no mimo wszystko chyba jednak jest nadzieja, dlatego że przez dziesięciolecia uważano, że nic się nie wydostaje z czarnej dziury, a jednak coś tam wyleciało. No, okazało się, że istnieje, Stephen Hawking udowodnił istnienie takich cząsteczek, którym udaje się wydostać z czarnej dziury. Zresztą zostało to nazwane promieniowaniem Hawkinga, także jakaś nadzieja jest. Że jednak nie jest to absolutny kres, a kto wie, faktycznie może jest to tylko brama. Do bajki jakiejś fajnej. Na przykład. Tomku, no już wiemy, że twój główny nurt twojej pracy to jest praca ze światłem, tak? Natomiast powiedz mi, skoro jesteś otoczony światłem, cały czas w tym świetle pracujesz, czy ty jesteś zaprzyjaźniony z ciemnością? To znaczy, czy ty potrzebujesz ciemności? Co ci ciemność daje? Czy odpoczywasz w ciemności? Czy ona pozwala ci odnaleźć jakieś wizje? Czy to jest tylko i wyłącznie po prostu przerwa na sen? Czy to przeciwieństwo tego wszystkiego, z czym pracujesz, daje ci jakiś, jest dla ciebie jakimś motorem, napędem, czy wspiera cię w jakiś sposób? To pewno tak myślałeś nad tym, że jak, nie wiem, muzyk przebywa dużo z muzyką, to czy słucha muzyki po wyjściu z pracy, tak? Czy aktor jeszcze próbuje w domu grać, tak? Troszkę na tej zasadzie tak, najbardziej. Wiesz co? Ja nie lubię za bardzo ciemności, aczkolwiek to jest fajny moment, kiedy można oczywiście odpocząć się, taki reset zmysłów, tak? Tak ciemność tak bym nazwał jako reset zmysłów. Ja nie mam zbyt dużo bodźców, nie jestem przebodźcowany, wiesz, bo to trochę tak, tutaj by trzeba było trochę parę słów jeszcze powiedzieć, wiesz, że ja żyję troszeczkę sobie na, staram się dopuszczać do siebie bardzo mało bodźców różnych. Nie za bardzo. Dzisiaj na wagę złota, absolutnie. Tak, wiesz, wiesz, że nie mam mediów społecznościowych, jakby nie prowadzę jakiegoś bardzo bogatego życia towarzyskiego, nie mam. Nie mogę powiedzieć, że jestem osobą przebodźcowaną, gdzie w przeciwieństwie na przykład do nie wiem, pokolenia naszych dzieci, czy ogólnie młodzieży, jak teraz, która jest narażona na bardzo dużo bodźców. Więc ja też nie mam za bardzo potrzeby uciekania do jakiejś przestrzeni, chowania się na przykład przed światłem, tak? Po prostu jak chcę, żeby było przyjemnie, chcę zrelaksować oczy, tak? No bo wiadomo, że też moja praca wymaga tego, że ja dość dużo oczami pracuję. Już niestety do czytania się okulary pojawiły w ostatnich latach, tak? To już też tak było super, ale już niestety. I ciemność na pewno daje mi taki troszeczkę spokój, ukojenie, wiesz, wyciszenie, troszeczkę posłuchanie w ciemności, bardziej słyszę siebie, wiadomo, takie jakieś sytuacje. Natomiast tak, pewno tak też pytasz trochę filozoficznie, ale... A wyobraź sobie, że nie. Nie, tak, bardzo chciałeś tak technicznie po prostu. Ciemność, ale jeżeli masz przemyślenie filozoficzne na temat tego, to bardzo chętnie posłuchamy. No słuchaj, nie prowokuj mnie, bo ja mam bardzo dużo filozoficznych przemyśleń. Ale właśnie super, no właśnie, o to też chodzi. Tak. Wiesz co, w ciemności prędzej mi przychodzi taka rozmowa z samym sobą, takie podsumowanie pewnych zdarzeń, wydarzeń, przemyślenie pewnych rzeczy, zagłębienie się w zebranie wszystkich odczuć z dnia na przykład, wieczorem przed snem. Tam się w ciemności się dzieją, no właśnie chociaż dlatego, że wyłączamy zmysł wzroku, dzieją się fajne rzeczy wtedy w głowie i
gdzieś... wiesz co, ja mam jakoś tak w życiu, że bardzo ważna jest dla mnie miłość w życiu. I jak już to wszystko znika, to co widzę, to wtedy zaczynam sobie być z tym, co kocham. Albo z ludźmi, których kocham, albo wiesz, gdzieś tam w jakichś przestrzeniach. I czasami w tej ciemności mam tego po prostu jeszcze więcej. I to jest tak, taka ta ciemność jest kochana dla mnie. Trochę. Dobrze, to ostatnie pytanie. Będzie takie troszeczkę z pogranicza ciemności. Znowu myślę, że ciekawa figura do wykonania przez wyobraźnię, mózg. Załóżmy taką sytuację, że możemy pracować na Księżycu. Jest to technicznie możliwe. I teraz jest tam realizowany spektakl. Trzeba do niego zrobić piękne światła, zostajesz do tego zatrudniony. Jeśli miałbyś wybór robienia tworzenia jakiegoś wizualnego dzieła przy pomocy światła, czy wolałbyś to robić bez żadnych ograniczeń, czyli w zupełnej ciemności, czyli oczywiście tak jak rozumiemy tę kosmiczną ciemność, tak, z widokiem gwiazd, dalekich planet i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, czy wolałbyś to robić w zupełnej ciemności, czyli dla Ciebie w komforcie, tak, gdzie nie ma żadnego brudu świetlnego, czyli po ciemnej stronie Księżyca, czy wolałbyś to zrobić z pewnymi utrudnieniami, ale jednak widząc obraz Ziemi gdzieś tam daleko, unoszący się nad horyzontem? No wiesz, tutaj zasady jakby trochę budowania przestrzeni światłem, no mówią, że fajnie mieć jakieś punkty odniesienia i tą przestrzeń jakby wykorzystywać w jak najbardziej efektowny sposób, jak najbardziej ją kreować tak, żeby była piękna i zachwyciła. Więc na pewno Ziemia w tle byłaby bardzo pożądana, tak? Bo nie byłoby czerni za tym Księżycem, czy za tym planem, który mamy na Księżycu. Więc na pewno byłby dużo ładniejszy obrazek. Jeżeli to zależy, widzisz, to dochodzimy do takiego tematu, że znowuż jest to spotkanie z reżyserem, znowuż jest to twórcze spotkanie gdzieś tam jakiś czas przed tym spektaklem na Księżycu. I my rozmawiamy, co my chcemy zrobić, bo teraz tak, no jeżeli chcemy nagrać scenę na Księżycu, to właściwie ja już nie jestem potrzebny praktycznie, to może jakieś doświetlenie ewentualne, bo tam mamy naturalne warunki księżycowe i wszystko jest tak już piękne i pewno idealne, że nie musimy tam za bardzo dużo działać. W momencie, kiedy chcemy skorzystać z Księżyca jako miejsca, a zrobić tam na przykład, nie wiem, scenę w basenie, no to już jest zupełnie inna kwestia, bo ten świat trzeba troszkę wykreować, trzeba wyobrazić sobie, jak by wyglądała scena w basenie nagrana na Księżycu. I na ile można ten Księżyc wykorzystać? Oczywiście jest pytanie, dlaczego sobie reżyser wymyślił scenę w basenie na Księżycu, tak? Od razu, no bo to na pewno pytanie bym zadał, bo wtedy będę wiedział, jak świecić tą scenę. Znaczy, zrobienie spektaklu na Księżycu zacząłbym od tego, że dlaczego na Księżycu, po co na Księżycu i co my tam chcemy pokazać, tak? I wtedy bym dopiero mógł rozmawiać o tym, czy bym wykorzystał z tyłu Ziemię, czy bym nakręcił to na ciemnej stronie Księżyca, czy na jasnej, czy byśmy wędrowali sobie troszkę. Wiesz, bo to trzeba wiedzieć najpierw, w tej pracy to jest bardzo ważne, po co coś robimy, nie? Czyli intencja. No to takie nasze powiedzenie aktorskie, ale jak się okazuje, z tego co mówisz, to okazuje się, że nie tylko. Zwykliśmy mawiać w teatrze muzycznym, że aktorowi są potrzebne właściwie tylko trzy informacje. Gdzie jest raz, którzy są Niemcy i czy gonię, czy uciekam. Więc to się trochę przekłada na to, dlaczego na Księżycu, dlaczego basen. Ale ja potrzebuję dokładnie tych samych informacji, bo to jest to samo, wiesz, to jak budujesz rolę, to też dokładnie tego potrzebujesz, tak? Czyli
po co, dlaczego, z kim, co. I to jest kluczowa sprawa, no bo inaczej, wiesz, pewno byśmy zrobili na Księżycu mecz piłki nożnej, tak, finał Ligi Mistrzów czy Mistrzostw Świata w piłce nożnej, inaczej scenę w basenie wspomnianą, a inaczej byśmy nagrali tam lądowanie amerykańskich kosmonautów, co być może było nagrane. Ale w tym wikajmy. A no, w każdym razie bez wątpienia, niezależnie od tego, czy było nagrane, czy nie było nagrane, tu nie będziemy faktycznie wnikać w ten temat, ale przecież tak czy inaczej całą tę warstwę przekazu wizualnego przecież koordynował Stanley Kubrick. Tak. Który, wiadomo, że dla niego światło było bardzo ważnym elementem opowiadania właśnie historii, tak? Także no, gdzieś to wszystko jest blisko siebie. I czy było to nagrane, czy nie było, to tam rzeczywiście w tym poruszaniu na Księżycu, no mamy to księżycowe światło, jakby nie patrzeć. Jest piękne. Zdecydowanie, jakbym, tak. Właśnie jakbym tam miał pracować, to raczej bym nic więcej nie psuł, bo tam natura już... W ogóle, wiesz, Janusz, natura robi wszystko najlepiej, naprawdę. To tak. Jak chcesz zrobić w teatrze jesień, to idź sobie jesienią na spacer, po prostu przenieść ten obraz, tak? Jak chcesz zrobić tor wyścigowy, idź na tor wyścigowy. Jak chcesz zrobić jezioro, staw, zobacz to na żywo, tak? Jak chcesz oświetlić, nie wiem, żeby kobieta była piękna na scenie, to po prostu popatrz, jak wygląda piękna kobieta w lesie, nad jeziorem, na plaży i po prostu przenieść to na scenę, tak? To są... Nic więcej nie trzeba, wiesz, po prostu tylko to... To wszystko jest proste, tylko my to sobie sami utrudniamy. My sobie to tak, my sobie strasznie dużo komplikujemy. Wszystkimi możliwymi metodami. Tomku, wyczerpaliśmy temat pytań, więc mam teraz do Ciebie prośbę, ponieważ każdy z moich gości jest zobligowany do żywego, chociażby skrótowego, ale jednak kontaktu z poezją, więc bardzo Cię proszę, dzisiaj sięgamy do Jana Brzechwy. Brzechwa dla dorosłych. Dla dorosłych, tak. Aczkolwiek nie tylko. Tutaj. Ten fragment. Dobrze, to ja tylko okulary, wiesz, bo oczywiście, tak jak mówiłem, to... Widzisz, jak to... Tak, do czytania jest, już możemy niestety. Powiedzieć, że jesteśmy po dwóch stronach barykady, bo Ty zakładasz okulary do czytania, ja do czytania zdejmuję. No właśnie. Zadanie wybitnie aktorskie, więc się może tak trochę cofnę, żeby... Zadanie aktorskie tego, ale dobra, spróbuję. Nie przejmuj się tym. Spróbuję. Powiem w ten sposób. Tu nie chodzi o aktorstwo, chodzi po prostu o poezję, która jest... Moim zdaniem jest takim jednym z tych elementów naszego świata, który powinien, może nie zawsze jest, ale przynajmniej powinien i powinniśmy robić wszystko, żeby był zawsze ponad wszelkimi podziałami. Dlatego to nie chodzi o to, kto, jak, po co, dlaczego, tylko chodzi o to, żeby po prostu ta poezja gdzieś była blisko nas, a dzisiaj w Twoim wykonaniu. Dobrze, spróbuję. Zero. Toczyło się po drodze, z drogi, gdy ja przechodzę. Ja jestem 100 tysięcy, a może jeszcze więcej. Folgując swej naturze, wołało, jestem duży. Pyszniło się przed światem, że takie jest pękate. Mówili wszyscy z cicha, ma brzuch, a brzuch to pycha. I później się dopiero spostrzegli, że to zero. Pięknie. Tomku, bardzo Ci dziękuję za gościnę. Za przemądrą rozmowę i no mam nadzieję, że niejednokrotnie będzie nam dane oglądać Twoje przepiękne wizje i to, jak piękny sposób potrafisz opowiadać, dopowiadać pewne historie światłem. No i cóż, anioły niech Cię strzegą, a wzrok niech Ci służy. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.